Nie, Oczywiście już mamy założe... założenie, kurwa, mizoandryzm, mizoandryzm kieruje tym, kurwa, postem. O, to, to jest najlepsze. Jeśli twierdzisz, że mężczyznami kierują tylko dwie rzeczy, nienawiść lub strach, no nie, bo nami kieruje też bardzo często miłość, bohaterstwo, partnerstwo, Szacunek, lojalność, honor, godność. Takie cechy też nami, nami kierują. Rzadziej widziałem te cechy u kobiet niż u mężczyzn, więc klej pizdę za takie hasło o mizowinizm, Wpis dotyczy słów Janusza Korwin-Mikkego, który kilka lat temu we wpisie na Facebooku napisał: Kobiety nie wynalazły praktycznie nic. Nawet Mopa wynalazł mężczyzna. No i chuj, i, i kurwa order mu za to, jeśli to prawda. A jeśli to prawda, to o co się tu przypierdalać, tak naprawdę? No o co? Jeśli powiedział dobrze, no to powiedział dobrze. Czyli ludzie lubią się kłócić o ten, o, o, o ludzie lubią się obrażać o prawdę. Nie mów na grubych grubi, bo to obraźliwe, nie? Pozytyw, pozytyw to mają kurwa, potem na testach na różne schorzenia, nie? Niestety, a czekaj, nie. Ilona Kostecka wylistowała kobiety, które w świecie naukowców miały szczególne osiągnięcia, ale pomijano je, bądź bagatelizowano wyłącznie z powodu płci, no nie? No spoko, wypunktuj sobie osiągnięcia kobiet, na pewno one są wspaniałe, no ale procentowo sprawdź to i jak to wygląda w porównaniu do mężczyzn i tyle, a nie, że parę, niektóre kobiety coś osiągnęły, a na liście jest 90, załóżmy, 99% mężczyzn i 1% kobiet, no i co? Osiągnęły. Ale praktycznie nic. W praktycznie nic, że w porównaniu do męskiego dorobku jest to praktycznie nic. Na tym to polega. A nie, że jakieś coś osiągnęło, bo jest mnóstwo kobiet, które coś osiągnęły, ale procentowo w stosunku do mężczyzn no jest ich mniej. No trudno, tak? Kobiety mają inne role. Gdzieś, w których się sprawdzają dużo lepiej. Czemu o tym się nie mówi? Ale to jest obraźliwe. Kobieta siedzieć w domu, a nieważne. Niestety nie jest tajemnicą, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu kobiecy głos znaczył niewiele. Kurwa mać tak jak i męski głos, ileś tam lat temu znaczył niewiele i kurde... Zrób to, zrób tamto, zrób tamto, zrób tamto, żeń się dziecko, syn, y, najlepiej y, y, zasać drzewo, praca i zdechni, nie? A, a jak wojna, to idź na front i chuj, i czy ci się to podoba, czy nie, masz iść. Tyle. O, męski głos kurwa coś znaczył zawsze, nie? Podobnie, to, to wygląda bardzo podobnie. Nie tylko w świecie nauki czy polityki, ale także w domu rodzinnym mężczyzna miał zawsze ostatnie słowo. Akurat co do tego się nie zgadzam, bardzo kobiety bardzo często umiały okręcić mężczyzn na różny sposób i tak dalej, manipulować kobiety. I nie, nie każdy, nie każdy dom właśnie tak wyglądał i tak dalej, że mężczyzna miał zawsze ostatnie słowo. No a zresztą jak dzisiaj kobiety mają ostatnie słowo, to widzimy jak to wszystko wygląda, nie? Efekt Matyldy udowodniła ta autorka posta, która przypomniała, że Milewa Marić, która była żoną Alberta Einsteina, poprawiała obliczenia naukowca, jak wynika z zachowanych notatek. Cecilia Payne Kaposzkin z kolei prowadziła otwarte badania nad składem gwiazd. Post postawiona przez nią teza przez nikogo nie była brana na poważnie, ale tak samo było z wieloma mężczyznami, którzy stawiali różne tezy i to nie było brane na poważne prze przez innych. Tak, to się zdarza wszystkim. Bez względu na płeć, a to, że kobieta popra poprawiała, była żoną Alberta Einsteina i poprawiała obliczenia naukowca, ale ten naukowiec ten prowadził te obliczenia, tak? I, i, i on pewnie wymyślił yy, i rozwiązał dużo więcej problemów niż ta kobieta. Ona po prostu poprawia, łatwiej jest coś poprawić niż kurwa, coś do czegoś dojść od zera, nie? Poza tym, nie oszukujmy się, jeśli Albert Einstein miał inteligentną kobietę, no to mogła to poprawić. Co w tym złego, że, że, że są pewne inteligentne kobiety i coś, coś poprawiły, no to. to Chwała im za to, ale żeby, żeby, żeby przez to mówić, walczyć z tezą, iż kobiety nie wymyśliły prawie praktycznie nic, no może praktycznie, no prawie nic, no to by lepiej brzmiało, nie? Ale jak się mówi, ktoś nie zrobi praktycznie niczego, no w domyśle ma się hasło prawie nic, no ale dobra. Oczywiście, takie ogólniki zawsze i tak dalej, to, to, to psują, psują często przesłanie, no nie jest łatwo z tym walczyć. Sytuacja się zmieniła, się zmieniła, gdy do takich samych wniosków doszedł jej oponent, mężczyzna. Warto było sprawdzić ten, 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 tę kwestię, bo może mężczyzna miał, cieszył się większym zaufaniem naukowym w środowisku niż dana kobieta i tak dalej. A może było tak, że były deprecjonowane, to, to jest smutna część, no, ale mężczyźni też były, byli często deprecjonowani i tak dalej. To jest standard. To nie, to, nie jest, to nie jest coś, co się dzieje złego kobietom, to się dzieje z złego ludziom bez koneksji. Kosteska przytoczyła też polski przykład, kiedy to w 2022 roku prezydent Andrzej Duda powołał Radę do spraw szkolnictwa wyższego nauki i innowacji. W jej składzie znalazło się 18 mężczyzn i ani jednej kobiety. Dopiero gdy z tego powodu pojawiły się głosy oburzenia, bądź skorygowany. A co to tu kurwy nędzy jest argument, że nie ma kobiety, że powinna być kobieta? 18 ludzi którzy powołanych na jakieś stanowisko powinni być, to ci ludzie powinni być kompetentni, a nie yy, stanowić... Yy, stanowić yy, określoną płeć i tak dalej. No niestety w polskim środowisku co do tego nie mam wąt nie, 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 nie mam złudzeń, że pewnie ci ludzie nie byli kompetentni tylko byli po prostu ręka rękę myje tak? Z, ziomkami, więc, więc to akurat pewnie jest smutne. smutne. To jest akurat smutne dla naszego, dla naszego kraju, no ale to, że nie ma gdzieś kobiety to nie jest problem problem, jeśli, jeśli nie ma tam ludzi kompetentnych. To jest prawdziwy problem, ale to jest walka płci, muszą być kobiety, musi być... A czemu ta kobieta nie walczy o to, że nie, że nie ma równej liczby kobiet na froncie jakimś? Albo w oczyszczalniach ścieków, albo w kopalniach. Czemu o to się nie walczy? Tylko walczy się o równo, równą liczbę kobiet w miejscach z wygodną pracą, z dobrą wypłatą. Bo nie, ma, nie jest sprawiedliwie. Nie ma sprawiedliwości. Więc jeśli ta kobieta mówi, że w przeszłości kobiety nie miały, yy, nie miały zbyt wielu praw, a teraz się walczy o to, żeby mężczyźni nie mieli zbyt wielu praw. Hipokryzja. Hipokryzja. Dum. Jak na ironię, zupełnie nie znając sobie sprawy, że to właśnie przez takich Januszy, oczywiście już, kurwa, obraźla, obrażamy, Januszy, no kurwa Grażyny się odezwały nie kierujących się stereotypami że kobieta sama nic nie potrafi. Utrudniono nam dostęp do nauki pracy i do dzisiaj nie traktuje się nas poważnie oraz wciąż pomija w roli ekspertów. Główno prawda kurwa. Tak kobiety mają równy dostęp do, do nauki ba nawet lepszy są dostają buffy no nie dostają ekstra punkty za to że są kobietami w pracy mają kurwa yy, więcej yy, więcej dni wolnych więcej możliwości żeby się zerwać z pracy. Yy. Co jeszcze? Tak jak w polskich kolejach państwowych, chyba była taka akcja albo jest, że kobiety miały przerwę na posiłki, a mężczyźni nie miały jakieś. Kurwa, pierdolenie. Kobiety mają dużo lepiej, nie? Wiek emerytalny nie jest równy. Gdzie tutaj jest niesprawiedliwość? A czemu o tym nie piszecie, kurwa, mać. Nam dostęp do nauki, nie macie trudniejszego dostępu do nauki. Do pracy, nie macie trudniejszego do, do dostępu do pracy, może jesteście chujowsze, dlatego macie ciężej. O, pójdźcie, do, no mówię, idźcie do oczyszczalni ścieków, tam na zawsze pracują, szukają pracowników do, do, do obsługi śmieciarek i tak dalej, do wyrzucania śmieci. No to ciężkich zawodów pójdźcie. Brukarzy cały czas na, 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 w, w, budownictwo, w budownictwie dużo osób poszukują. Idźcie tam. Nie pomija w roli ekspertów. no Kurwa, jak jesteście ekspertami, to, to się was nie pomija. Jest mnóstwo ekspertów, których się szanuje i tak dalej. I to są kobiety, ekspertki. Ekspertki. Nawet powiem to. Nie ekspertów kobiecych, tylko ekspertki. Jest mnóstwo ekspertek, które, które, które są szanowane i, i zabijają taki hajs, bo są ekspertkami. Wystarczy poszukać, a nie kurwa ten. Ja, ja mógłbym zaraz znaleźć, ale mi się nie chce. Sprawę pomijania osiągnięć kobiet nazwano efektem od Matyldy Gate. Matylda Gate, kurwa. Watergate. Jednej z najważniejszych i najsłynniejszych na świecie feministek. Zjawisko to opisuje umniejszanie kobietom w środowiskach naukowych i przypisywanie sobie ich z osiągnięć przez mężczyzn. No, jak było z Edisonem i Tesla. I co? Może Tesla był kobietą, nie? I te... to, to, to się zdarza. To jest trzecie. To nie jest kwestia, kwestia yy, płci. A że takie przypadki były, tak. tak... To, 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 to nie, ma, nie ma znaczenia, czy to jest płeć, czy, czy, czy nie. E, czy, czy to jest kobieta, czy mężczyzna. Takie rzeczy się zdarzają. E, a myślę, że. Czekaj, zjawisko środowiskowe, e, Nobel, kobieta. Pierwsza kobieta, która otrzymała nagrodę Nobla, była Maria Skłodowska-Kiry. Pominięto, nie pominięto. I mimo wszystko, że się zajębała od własnego odkrycia, tak? Jest, o i otrzymała dwukrotnie nagrodę Nobla, czyli jednak nie chodzi o to, że, że kuźwa e, kobiety są pomijane, tylko kobieta coś konkretnego ogarnęła. Co, e, 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 czekaj, chyba się zgubiłem. No. Chuj jebać. Dobra, Fizyka. Skłodowska Kiri. Nagroda Pokojowa, Berta von Suttner, literatura Selma Lagerloff, chemia Maria Skorocka-Kiriegen, eh, literatura... Co? Kurwa kobiety, kobiety 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 kobiety, kobiety kurwa pomijane, pomijane kurwa nie zrobiły coś dobrego i, i są uwzględnione i tyle, a nie że za mało za mało, kurwa więcej wymyślajcie proste, nie? E, le, 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 le. Feminizm jako choroba psychiczna kobiety jako zmywary, jak Maliko rozkręcił internetowy hejt, feminizm jako choroba psychiczna, i kobiety. A kurwa, to jest ciekawe, to sobie zapiszę na kolejny raz, bo to mnie interesuje. Condrody, e, e, zapis. So... <grystanie> nie jest chorobą psychiczną feminizm, to no, jest ideologia, ale nie choroba psychiczna. Dzień dobry, przyszli inżynierowie wy kobiety. Szacun za to. W komentarzach pod postem kosteckiej kobiety podawały przykłady szowinistycznych i ignoranckich zachowań mężczyzn wobec kobiet. Szczerze e, ignoranckie i mizondrystyczne podejście. Mnóstwo tego słyszałam i w stosunku do, do siebie. To...